Dzień dobry, dzisiaj dzień pierwszy gier i zabaw w miejskim ogródku. Przywiozłem sobie piach, spróbuję go tu dzisiaj wsypać i ubić. Nie będę dzisiaj tej kostki układał, bo ma padać dziś i jutro, więc dam sobie luz, ale już posypię. I tutaj druga misja, wykopię sobie dziurę pod to. I też spróbuję to już tam wtyknąć i podsypać piachem pod spód. A potem zobaczymy. Kupiłem 0,5 tony piachu, ale widzę, że tak średnio mi to będzie tutaj potrzebne. Bo tutaj 10 cm ziemi, a potem sam pioch. To znaczy 0,5 tony to ja chciałem, a oni nasypali tyle, ile im się chciało i to jest dużo więcej i nie wiem sobie, co z tym zrobię. Dzień drugi, zabawy w ogródku. Nie jest jutro, bo w międzyczasie musiałem poskładać trochę meble, popracować i jakieś tam inne rzeczy, których nie lubię. No ale jestem z powrotem. Nie wiem, czy oglądaliście shorty, czy nie, ale przywiozłem sobie takiej ziemi ładnej. Jedną tonę na razie. Przywiozłem słomę do ściółkowania i przywiozłem trochę zrębek. Dzisiaj będą pierwsze wysiewy z tej ziemi, co miałem. Postarałem się zrobić tutaj taki kawałek tu. Tutaj na razie nic nie sieje, tam chyba będą cukinie czy tam coś. Dzisiaj miała być dostawa jeszcze 8 metrów tej ziemi, ale niestety została przełożona. No nie wiem kiedy, myślę, że za 2 tygodnie, więc spróbuję wysiać trochę marchwi, pora, sałaty kopru i rzodkiewki. Tak wygląda ziemia po zdjęciu folii. Folia była tutaj około 5 miesięcy. Widać tutaj, że dżownice były zadowolone. Prawie wszystkie chwasty zdechły. Ogólnie ziemia jest... no nie jest taka zbita, jak była wcześniej, także polecam ten sposób. Jeżeli nie wiecie, co zrobić z ogródkiem na zimę, to możecie go po prostu przykryć. Tylko lepiej, żebyście nie kupowali folii, tak jak my. Tylko jakąś grubą plandechę, którą możecie użyć za rok znowu, czy tam stary dywan. Niestety ta folia okazała się jednorazowa. Tutaj na razie nie było czasu, żeby położyć tą kostkę. Także to jakoś następnym razem. Teraz będziemy parę dni na wydupiu, a potem znowu tutaj idę siać. Tutaj mamy marchew wczesną. Podobno marchew można na tydzień przykryć deską, kartonem, czymkolwiek i zapomnieć o niej. Także tak zrobiłem. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Tutaj jeszcze rząd pietruszki. Tam, gdzie taśmy, to pietruszka, tutaj rzodkiewka, sałata, rzodkiewka, sałata, rzodkiewka, 3 rzędy poru i gdzieniegdzie trochę kopru. Jeszcze powtykam te 3 główki czosnku, co mi zostały. No i to będzie na razie koniec ogródka. Ciąg dalszy wkrótce. Wszystkie wysiewy zasypane, dosadziłem czosnek tutaj wzdłuż i tutaj i pod każde drzewo po kilka. Cały czas obserwowały mnie ptaki, podobno jak ptaki widzą, jak się coś sieje, to zaraz będzie wszystko wygrzewane z powrotem, także będę miał w końcu szansę sprawdzić tą teorię. No i to by było tyle na dzisiaj. Teraz jadę na zadupie zrzucić więcej, znaczy pozostałe te zrębki. Coś tam sobie też porobię i chyba następny film będzie z zadupia na ten weekend. A teraz dziękuję za uwagę i do widzenia.